pani z panią Ross nic nie załatwi, to kto? To jest pani współwłaścicielką. Ale nasze udziały nie są identyczne. Zresztą nie o to teraz chodzi. Musicie państwo zrozumieć, skalkulowałam wszystko w nocy i po prostu nie stać nas teraz na tak znaczne podwyżki. Ciągle to słyszymy. No, dla pracowników nigdy nie ma, bo trzeba mieć dla siebie. Ale chyba rozumiecie, że z pustego i Salomon nie naleje. A jeżeli jeszcze teraz zaczniecie strajkować, to wszyscy znajdziemy się w trudnej sytuacji. Ale na co mamy czekać? Wszędzie nas przyjmą i to za tyle samo i to z pocałowaniem ręki. Ale ja nie twierdzę, że nie dostaniecie wcale. Tylko, że w tej chwili to niemożliwe. Może ten kongres byłby szansą, żeby podreperować budżet i wtedy tak. Dlatego ja proszę tylko o jeszcze trochę czasu. Ale ile mamy czekać? My teraz chcemy konkretów, a jak nie, to idziemy do konkurencji. Wszędzie nas przyjmą. Na rynku brakuje rąk do pracy. Proszę państwa, emocje są złym doradcą. A pusta kieszeń nie ciąży. Jak nic nie dostaniemy, odchodzimy. A dzisiaj zaczynamy strajk włoski. To może jednak poczekajcie, aż się skontaktuję z panią Moniką. No tak się wczoraj umawialiśmy. Dobrze, ale niech jej pani powie, że jeśli nam odmówi podwyżek, to sama będzie musiała stanąć przy kuchni. I obsługiwać gości. Ciekawe, ile wyciągnie z napiwków.